Jeżeli chcecie kupić tanie końce przez PST, serdecznie Was zapraszam do FIFA Shop. Jeżeli podacie hasło Kamyk, to dostaniecie 5% końców więcej. Polecam. Siemanko, z tej strony Kamyk. Witam Was w kolejnym odcinku sezonów i w pierwszym odcinku sezonów, kiedy to mamy 100 tysięcy widzów na koncie. Nawet nie wiecie, jak bardzo zadowolony jestem. Będę grał dzisiaj mecz, ale będę trochę opowiadał o tych 100 tysiącach, więc jeżeli chcecie, to zapraszam, zostańcie. W ostatnim odcinku piliście. Nie, nie piliście. Pisaliście, że chcielibyście zobaczyć Chelsea. No to cóż, dla Was Chelsea, proszę bardzo. Na 100 tysięcy widzów Cahill, Iwanowicz, Filipe, Luis, Courtois, Fabregas, Ramirez, Oscar, Hazard, Costa. Ja taki chyba nawet ustawiłem, chociaż wiecie co? Dla większej frajdy wstawię tu sobie Cuadrado, a Williana postawię po prostu za Mikela. I w ten sposób możemy lecieć z koksem. Dobra, 100 tysięcy widzów. Mega liczba, no... Ja o tym zrobię jeszcze oczywiście vloga w tym tygodniu. Teraz, kurde, jak na złość. 100 tysięcy zbiega się z sesją. No i tak na przykład jutro mam zaliczenie z pedagogiki. Dzisiaj miałem na przykład filozofię, socjologię naraz. I jeszcze lekką atletykę, także trzy rzeczy były. I tak naprawdę szkoda, że to się zbiegło, ale postaram się wszystko, wiecie, no, ułożyć tak, żeby to było. Dlatego w tym tygodniu może, no może nie, że nie być live'ów, ale będą albo ukrócone, albo... No, zobaczymy, co zrobimy z tymi live'ami. Postaram się chociaż jeden materiał na YouTube wrzucać. Jak skończy się sesja, oczywiście wracamy do normalnego rytmu, no bo chciałbym nie mieć kampanii wrześniowej i po prostu zdać wszystko za pierwszym razem. Dobra, przejdźmy do tych 100 tysięcy. No, wpadło to dzisiaj rano, właśnie dzisiaj na Facebooku, jeżeli mnie nie śledzicie, to polecam, link na dole. No i tam właśnie napisałem, że właśnie siedziałem sobie na lekkiej atletyce. Po napisaniu tego sprawdzianu, znaczy sprawdzianu, kolokwium, cokolwiek to było. No i napisałem to, sprawdziłem sobie na live, taki, można śledzić na żywo wynik waszego kanału, jak się zmienia. I ja akurat wtedy zobaczyłem, gdy było 9999 i przeskoczyło na 100 tysięcy. Od razu zrobiłem screena telefonem, no i wrzuciłem posta, bo kurde, zrobić screena też, gdy jest taka wartość waszego kanału, wartość, taka liczba, to też jest fajny moment, żeby to uchwycić, bo chwilę później, już teraz mam chyba 60 albo i więcej widzów niż 100 tysięcy, czyli 100 tysięcy 60, tak? I gdzieś, no, żeby zobaczyć tą liczbę, trzeba było mieć dużego farta. Mi się udało i fajnie, naprawdę, kurde. Chciałbym w tym odcinku, żebyście napisali w komentarzu, jeżeli już coś piszecie, napiszcie w komentarzu, ja lubię o tym czytać, dlaczego trafiliście na mój kanał, co was skłoniło do tego, żeby kliknąć ten guzik subskrybuj, no i tyle, i dlaczego zostaliście, może nie wiem, odeszliście, wróciliście, bo Kamyk był zły, Kamyk na przykład, no strzel, dużo szczęścia, ale myślę, że dzisiaj szczęście mi się należy. Może byliście na tym kanale, odeszliście, wróciliście, bo Kamyk na przykład nagrał jeden jakiś tam odcinek, na pewno parę osób tak miało, a później zaczął nagrywać normalnie, bo ja nieraz też mam odpały i o tym właśnie we vlogu będę wspominał. Vlog będzie bardzo długi, tam będzie i Q&A, i vlogas, i wszystko. Staram się w jednym odcinku umieścić naprawdę dużo jakichś tam informacji, strzału, ale nie będzie gola. Więc no, będę Was zapraszał do tego vloga. 100 tysięcy to jest już jednak spora liczba, nawet właśnie sam YouTube przecież wyróżnia tych graczy. Będzie gol? Nie myślałem. Tych graczy, co ja mówię, tych YouTuberów, którzy właśnie tą liczbę 100 tysięcy osiągają, bo wysyłają ten guziczek śmieszny. Ja na pewno będę się nim chwalił, będę go pokazywał, bo to jest naprawdę spore osiągnięcie. No, zobaczcie, że ten polski YouTube, no wiadomo, teraz na przykład Royo tam milion hapnął, jest parę osób, które ten milion zdobyły, ale to jest naprawdę moim zdaniem bardzo, bardzo ciężkie, żeby taki milion zdobyć widzów. No to w Polsce, no to przecież to jest jakieś 3%, 2,5% niby Polaków musiałoby kliknąć. Wiadomo, że to nigdy się tak nie policzy, bo nieraz już niektórzy dostają z automatu subskrypcję. Nawet nie wiecie o tym, że niektórzy po prostu mają jakieś tam zainteresowania, gdzieś kiedyś wchodzili i YouTube przyznaje im osobiście sam subskrypcję, czyli od początku już subskrybujecie niektóre kanały. Dlatego, wiadomo, te 100 tysięcy też...
nie odzwierciedla tego aż tak. Czekajcie, teraz spróbuję złapać Aguero. Udało mi się to. Wow, jeszcze Aguero strzelił spod kolana. Więc no... Ważne, że jest 100 tysięcy. To jest kurde, no takie osiągnięcie. Jak ja się cieszę, naprawdę. Mimo tej sesji, mimo że jestem chory jeszcze trochę, bo cały czas jednak mnie ciśnie do kibla, że tak powiem kolokwialnie, ale właśnie to jest to. Trzeba na YouTubie być też sobą, być szczery, być po prostu nie udawać nikogo i jeżeli chcecie się do kibla, to mówisz, że chcecie się do kibla, a nie, że idziesz zrywać kwiatki. Chociaż, no wiecie, też kurde, o tym wszystkim we vlogu opowiem. Teraz dużo myśli, jeszcze gram mecz, no, ciężko jest się skupić na meczu i opowiadać coś z sensem, chociaż się staram. Ja wiem, że niektórzy z was lubią, jak Kamek gada od rzeczy, cokolwiek. No i staram się, kurde, staram się. Kiedyś moje stanowisko to był mikrofon za 50 zł kupiony jeszcze od kogo ja go kupiłem? Od Adalberta? Od zacnego Wojciecha chyba kupiłem Logitecha za 5 dych. On jeszcze jest, ja mam jeszcze gdzieś ten mikrofon cały czas. Gdzieś go tam sobie, ojojoj, gdzieś go tam sobie mam. Miałem go sprzedać na Allegro, ktoś wylicytował go na Allegro, ale nie przesłał pieniędzy, a wiadomo, że przecież ja nie będę pierwszy rzeczy przesyłał, jeżeli pieniędzy jeszcze nie będzie na koncie. No i może go oddam w giveawayu, bo wtedy dla mnie te tam 50 zł to było sporo, bo wszystko, na początku wszystko, każdy pieniądz, jaki zarobiłem przez ponad rok chyba z YouTube'a, to inwestowałem w kanał tak naprawdę. Czy to był nowy komputer, czy to był nowy mikrofon, lepszy. Ja miałem chyba, szczerze, miałem 5 albo 6 mikrofonów, z tym, że dwa były z słuchawek. Poprawiałem głos, próbowałem jakoś tam nie modernizować, ale po prostu w ustawieniach już Windowsa samego poprawiać ten dźwięk. W końcu przyszło Blue Yeti i okazało się, że ten Blue Yeti, kurde, jednak ten Logitech był dobry. On tam za 5 dych go kupiłem, czy tam 6, 7, już nie pamiętam teraz, ale on, kurde, był... Jakby go się ustawiło odpowiednio, to nawet potrafił tak dobrze działać jak ten właśnie Blue Yeti, którym teraz mam. No i to jest chyba mój już mikrofon, którego przez długie, długie lata nie będę musiał zmieniać. Masywny, duży mikrofon, który jest naprawdę fenomenalny. No ale pop filter by tu jeszcze się przydał, bo o, ładny gol, no tutaj Messi ładnie zapachował, chociaż myślę, że Courtois mógłby się lepiej zachować. No a wracając do tego mikrofonu, to pop filter by się przydał, bo takie głoski jak PB po prostu czuć na mikrofonie. Ja nieraz już na nagraniu jak to słyszę, to po prostu słychać to, to takie nie buczenie, tylko takie wiecie, pykanie. Dlatego ten pop filter by się przydał, tylko pop filter właśnie do Blue Yeti kosztuje 200 coś złotych. No i tak wiecie, tu 200, tu 300, tutaj ten, a jeszcze samochód i właśnie zainwestowałem w samochód i trochę w siebie i kurde, no ten samochód to jest kurde, no studnia bez dna, wam powiem szczerze, ale w końcu myślę, że przestanę w niego pakować, już to myślę, że jedna z ostatnich rzeczy i też jestem takim niedoświadczonym kierowcą i po prostu katuję trochę ten samochód, jakby nie patrzeć. We vlogu będziecie mieli mój samochód, to nie jest, nie wiem, Ferrari, to nie jest Porsche, to nie jest, wiecie, to nie jest zagraniczny YouTube angielski. Ciekawi mnie też, czy jeżeli bym był na, wiecie, urodziłbym się w Anglii, czy też bym tak trafił na YouTube i w ogóle, no kurde, naprawdę ciekawy, może byłbym z ekipą KSI-a, tam Cal Freezy, War to Shore, nie wiem, no śmiesznie, to naprawdę fajnie wyszło, tutaj mamy zajebistą ekipę, na którą bym nie zamienił na żadną inną, po prostu, no mamy chłopaków zgranych i jest fajnie, naprawdę, fajnie się z nimi gra, fajnie się z nimi rozmawia, fajnie się z nimi omawia różne tematy, jeździ na eventy i pije wódkę. I myślę, że to jest najważniejsze, bo mieć taką ekipę, gdy znajdziecie się już na YouTubie, naprawdę, jeżeli nie, powiedzcie, że to nie jest karne. EA, please! Gdy znajdziecie się już na YouTubie jakiś czas, szukajcie sobie naprawdę w okolicach, czy to swojej subskrypcji, czy nawet, kurde, dużo wyżej, jeżeli jesteście na tyle spoko, na pewno znajdziecie ludzi, z którymi się zaprzyjaźnicie, z którymi się poznacie, będziecie kumplami, będziecie jeździli na eventy, czy cokolwiek innego robili. Courtois w dobrą stronę się rzucił. 2-1. Dobra, w drugiej połowie skupię się bardziej na grze niż na gadaniu. Na gadaniu się skupię na vlogu. Myślę, że i tak umiejętność gadania przez 16 minut, kiedy to trwa cały mecz, o niczym, jest naprawdę ciekawą umiejętnością.
jakby nie patrzeć. I myślę, że kiedyś, jeżeli chciałbym do radia, bo naprawdę, kurde, chciałbym się spróbować kiedyś w radiu, już o tym mówiłem nie raz, że radio jednak mnie jakoś tam jara. Ugol? Tak, bardzo ładna akcja. To myślę, że to bardzo by mi pomogło, taki YouTube. Zobaczcie, jak ładnie tu zagrał Ramirez i pięknie podobnie, nie było spalonego, co mnie zdziwiło. Że właśnie ten YouTube, jeżeli miałbym wpisywać swoje CV, to na pewno bym to dodał już. No bo to jest niby... Sam sobie jestem szefem, tak? Sam sobie pracownikiem. I już bym mógł to wpisać, kurde, sobie, że no, robiłem to, tak? Oswoiłem się z mikrofonem, wiem, co to mikrofon, wiem, jak się tego używa, wiem mniej więcej, na jakiej zasadzie to wszystko działa. I... O kurde, od mojego spalone jeszcze. I myślę, że jeżeli chciałbym dostać się do radia, to właśnie... Gol. To właśnie pomógłby mi bardzo ten YouTube. Bo właśnie to zaznajomienie z mikrofonem, ze wszystkim, z montażem, z tym... Kurde, z słuchawkami nawet. I z słuchaniem muzyki i tak dalej. To naprawdę by pomogło. Tak mi się przynajmniej wydaje. No nie wiem, co myślicie, ale na razie nie zmieniam YouTube'a. Nie martwcie się, nie odchodzę nigdzie. Chyba, że wam zrobię jakiś żart prima aprilisowej 1 kwietnia 2016, że odchodzę z YouTube'a czy coś. W tym roku w ogóle wam chyba żartu nie zrobiłem. Taki feller ze mnie. W tamtym roku pamiętam, co zrobiłem żart, to było, że wrzuciłem Minecrafta, mój pierwszy odcinek w ogóle w życiu z YouTube'a. O, mygę, że jego kostek tego nie trafił. Pierwszy odcinek w życiu z YouTube'a i to nie było na tym kanale, to było na Kamyk Let's Play with Kamyk. I tam no, była beka ogólnie, jeżeli chcecie, to poszukajcie sobie kanału Let's Play with Kamyk. I tam miałem 300 subów chyba nawet w pewnym momencie, po 4 filmach tylko. No ale to zaczęło się, wiecie od czego, od Minecrafta oczywiście. Już mi tam pisali, że będę lepszy niż... Kto? JJ Joker, że będę lepszy niż JJ Joker, a JJ Joker wtedy umierał, jak właśnie wtedy ten kanał zakładałem powoli. No i już nigdy nie wrócił do żywych, chociaż JJ dalej utrzymuje się w top 100. Top 100 polskich youtuberów. Takie statystyki możecie sobie gdzieś tam sprawdzić na VStars na przykład. Gdzieś tam ja zaczynam nie pierwszą, no w 200 jestem. Nie jestem w 200, na początku drugiej setki. Tak, dobrze mówię, pierwsza setka. Tak, na początku drugiej setki gdzieś jestem chyba. Nie wiem, czy tam się zaktualizowało to. No ale tam gdzieś jestem w każdym razie. Sorry, bekam. Bo wziąłem kole na ten bolący brzuch i te wyprawy, wiecie gdzie, do Krainy Marzeń i tam, gdzie powstają najlepsze pomysły. Myślę, że może lekko pomóc, mam nadzieję przynajmniej, że mnie nie rozsadzi od środka. No i w ogóle dzisiaj tak spokojnie odcinek, bardzo, bardzo opowiadam spokojnie, sorry za to, jeżeli chcieliście, nie wiem, krzyków i żeby Eden Hazard jakiś tam, nie wiem, strzelał bramki z przewrotki z 40 metrów, ale... Kurde, no wyciszyło mnie to 100 tysięcy, no jestem mega, mega, mega przeszczęśliwy. Nawet nie wiecie, jak dużo możliwości dał ten YouTube mi, no kurde. Oj, o kurtuła. Same gdzieś wyjazdy, nawet kurde, taki głupi wyjazd gdzieś tam nad morze z kumplami, to dzięki YouTube'owi było, bo ja pamiętam, że na ten wyjazd w tamtym roku na wakacje zarobiłem sobie dzięki współpracy z EA, co może was zdziwić. Współpraca z EA przy FIFA World, tam zarobiłem sobie coś za te live'y dla nich i dzięki temu sobie pojechałem sobie na wakacje i tam poznałem też fajną osobę, bardzo mi fajną osobę i dzięki temu, no i kurde, no gdyby nie to, nie poznałbym tej osoby w życiu, a byłaby wielka szkoda, jeżeli bym jej nie poznał, także no cieszę się, że YouTube właśnie dał mi taką możliwość. Nie tylko wyjazdu, ale też przez przypadek poznania pewnych osób i jego kosta nie strzela. No. Fajnie, kurde, fajnie, no. W vlogasku wam wszystko opowiem. Dokładnie. Czy powiem też wam, jak to było z poznaniem chłopaków, bo wiecie, nieraz na live opowiadam, bo tam ktoś zapyta, jak było, jak poznałeś chłopaków, tam Jacoba Lacha, Nexioma, Vibe, bla 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 bla.
No i opowiem wam to wszystkim. Początki nie były zbyt kolorowe, ale o tym wszystkim we vlogu. Na pewno historię usłyszycie, na pewno jakieś tam krótkie fragmenty filmów pewnych powycinam. Już mam na to pomysł. W ogóle moja wyobraźnia, jeżeli chodzi o tworzenie filmów, jest niesamowita, ale jeżeli przychodzi do jej realizacji, to kurde, nie potrafię tego przełożyć. Ale jeżeli miałbym cel... Nie, słupek, what the fuck, miało być już easy peasy. Jeżeli chodzi o pomysły na filmiki, ja mam takie, ja myślę sobie, jak ja to stworzę, to będę najlepszym na YouTubie. A później gdzieś przychodzi tak chęć realizacji, a nie chce mi się, a to jestem mega leniwy. To jest straszne, jak bardzo leniwy jest człowiek. Chociaż powiem wam, że w pewnym stopniu, jeżeli zaczyna się chodzić na siłownię, to leń przechodzi. I ja tak miałem, jeżeli zaczynałem chodzić na siłownię, to kurde, jeszcze więcej materiałów robiłem, niż jak miałem czas, w którym nie chodziłem na siłownię i miałem ten wolny czas. I co robiłem w tym wolnym czasie? Nic. Oglądałem jakieś głupie filmiki na sadistic.pl, albo Joe Monster, albo wchodziłem na YouTube'a i oglądałem jak What the Short Jerry'a i otwiera paczki, czy jakiś inny polski YouTuber, czy coś. No wiecie, no, macie za dużo czasu, to nie wiecie co z nim zrobić. Dobra, może jakieś triki Quadrado, bo kurde, ludzie czekają na triki, a tu nie ma. O, Quadrado, dawaj, zatrzymaj piłkę. Dobrze, Quadrado, jeszcze. Patrzcie jak sobie poradził, schodzi do środka i jeb, karny. Nie, będzie rzut roczny. Dobra, trzeba strzelić na 4 do 3, żeby to spotkanie wygrać mimo gadki, szmatki. Dobra, dośrodkowanie i tam Zuma, nie? Dobra, jeszcze Filipe Luis i z lewitki. No dobra, może z prawej, zgraj do środka. Nie, Fabregas z pierwszej. Aj, myślałem, że wypluje. No ale dobra. Kurde, ogólnie koleś gra Argentyną, dawno przeciwko Argentynie nie grałem, no ale macie Aguero, macie Messiego. Bo właśnie teraz Messi próbuje mi uciec. O, ale go skosiłem. Oj. Oj, Cahill chyba go tam skosił. Trudno, my friend, trudno. 3, 2, Gary Cahill, okej. Messi co zrobi, zobaczymy, uderzy. Aj, dobrze, że teraz wyskoczyłem murem, bo mogłoby... Nie! Jak mogło do tego dopaść w ogóle? Jak mogło doprowadzić się? Nie! Tutaj fart, tutaj podwójne krycie, tutaj Cahill wyskakuje. Tyle nie farta w jednej akcji. Dobra, spróbujemy przycisnąć go w końcówce. Aj, minutę mam. Okej. No, gdzie tu podanie? What? Okej. Dobrze, fauluj. Chociaż znowu, jak będzie jakaś odbitka od głowy i po prostu wpadnie gdzieś to będę zły. Okej. Spokojnie. Nie daj mu. Dobrze, i kontra. Lecimy z kontrą, Oskar. Dobrze, i na dół. I pięknie. I Diego Costa. Nie! Diego Costa! Ty gnojku zasrany! Dlaczego nie dałeś mi wygrać? O, jeszcze druga żółta. Czerwona w konsekwencji. Nie, co za gnojek. Mogło być po meczu, a tak? Jeszcze nie przegram chyba. Graj. Nie poddawaj się. Ojejku. Dobrze. No nie! Czy ta piłka się odbiła? Dobrze. Nie, znowu się odbiła pod jego nogi. Ojejku. Jeszcze rzut rożny, nie mówcie mu. Ja pierdzielę, no. Diego Costa, zrujnowałeś mi życie. Dobrze, koniec. 3-3, okej, wezmę to na filmik 100 tysięcy. Mogło być 4-3, mogłem pozamiatać, ale nie wyszło. Dzięki bardzo, że oglądaliście ten odcinek sezonów. Pierwszy odcinek na 100 tysięcy widzów. Znaczy, no, to nie jest na 100 tysięcy widzów, tylko po przekroczeniu 100 tysięcy. Filmik na 100 tysięcy pojawi się. Wolne mam niby jutro, ale trzeba się uczyć. Środa też muszę coś zrobić. W środę bym pojechał po południu, gdzieś coś nagrał. No, to tak... Szykujcie się pod koniec tygodnia, nawet na weekend, żeby ten filmik powstał dla was. Także to było na tyle, 4,5, niedobrze, trzeba było wszystko wygrywać, a tak trudno. To było na tyle, dzięki za oglądanie, trzymajcie się, dzięki dla każdego z was za 100 tysięcy i napiszcie w komentarzu, jak to było z tym moim kanałem. Trzymajcie się, do usłyszenia, nara.